Witam serdecznie wszystkich z tej strony Rybka. Dzisiaj chciałem właśnie zaproponować media do kubełków i oczywiście do filterków wewnętrznych i zewnętrznych z firmy Azo, który mi polecił półtora roku temu, może 2 lata temu. Już tak nie pamiętam za bardzo, ale pewien akwarysta, dobry akwarysta mi to polecił. No i właśnie te media sobie stosuję, a stosowałem różne media, słuchajcie. Te media są zalecane do wszystkich akwarii. Oczywiście do dyskowców, do malawii, do wszystkich akwarii i nawet do oczek wodnych. Te media są zalecane. Wstawię link, będzie w opisie tych medii, tak żebyście sobie mogli więcej na temat tych medii poczytać. I wtedy stwierdzić. Na pewno niektórzy z Was tych medii używają, czy używali. Ja je mniej więcej używam 1,5 roku i dla mnie są po prostu super. A dlaczego super, już Wam mówię. Ryby się lepiej czują. Także polecam właśnie media z firmy Azo. Eliminuje występowanie patogenów, polepsza samopoczucie oczywiście ryb, metabolizm i kolory, które występują u ryb, a metabolizm, wiadomo, lepiej ryby trawią, je pokarm, oczywiście klaruje wodę. Co Wam jeszcze tu mogę na ten temat medii powiedzieć, to rozkłada materię organiczną i oczywiście usuwa szkodliwy amoniak i azotan. Także naprawdę Wam polecam, kochani. Link będzie w opisie. Także będziecie mogli sobie zobaczyć te media z firmy Azo. Naprawdę używałem dużo różnych medii, ale te media, które teraz używam, co Wam powiedziałem, które będą w opisie, naprawdę mi się sprawdzają i naprawdę w lepszej kondycji są rybki. W tym akwarium rybki mi nie padają. Oczywiście fajnie klaruje wodę. No ale to już sobie możecie poczytać. Naprawdę polecam. Co chciałem jeszcze właśnie... Aha! W tym akwarium mam filtr Fluvala 406 i Fluvala FX4. Dwa filterki tu pracują. No i oczywiście kamień napowietrzający. Bo jestem tego zdania, że napowietrzanie może być. No oczywiście jak się rusza tafla wody, też jest woda natleniana. No ale przy takiej ilości ryb, których co ja mam, po prostu zawsze napowietrzałem i będę napowietrzał. No i cóż tu chciałem powiedzieć. W tych kubełkach mam, słuchajcie, w tych kubełkach mam te media. W FX4 mam litr, a w 406 mam
pół litra tych medii. No i różnej oczywiście drobnoziarniste gąbki i gruboziarniste gąbki. No i oczywiście te media. Także naprawdę sprawdza się, czy u dyskowców, czy u innych ryb, po prostu we wszystkich akwariach. Sorry, że tak przynudzam, ale naprawdę polecam i to polecam z czystym sumieniem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem polecić jeden kanał. Naprawdę fajny kanał. Fajnie kolega nagrywa. Także można się troszeczkę pośmiać. Żartem oczywiście nagrywa. Naprawdę super filmiki robi. Polecam Stary Wyga. Stary Wyga. Link tego kanału będzie pod moim filmikiem. Wchodźcie. Tylko na początku trzeba naprawdę troszeczkę obejrzeć i sami się wciągniecie w jego filmiki. Tak samo. Także naprawdę super, kolego. Pozdrawiam cię serdecznie. Naprawdę polecam ten kanał. No a coś u mnie. Jak widzicie sami, woda kryształ. Wszystko jak w najlepszym porządku. Jak to się mówi, wszystko gra i buczy. Wszystko rośnie. Tak jak widzicie, żyje. Jakie plany? Plany mam, mówiłem wam na filmiku po świętach. Zakładam Tanganikę. No i oczywiście dla samiczki postanowiłem, że kupię dzieciakom samczyka, bo stwierdziły, że samiczka jest smutna, także musi mieć towarzysza. Towarzysza, no i oczywiście, jak słyszycie, odzywa się papuga. Jak dokupię samczyka, nagram filmik, pokażę. Właśnie wilgotny gupik. Także pokażę, bo on też ma papugi. No cóż, kochani, będę kończył. Życzę wszystkim dużo zdrowia. I naprawdę wchodźcie pod ten kanał, bo naprawdę warto. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. No i do następnego filmiku. Cześć, z tej strony Rybka.